Zaczynamy więc może. Aha, właśnie, jeszcze kandydaci będą odpowiadać naprzemiennie. Myślę, że tu już co do tego nie ma jakichś innych wymagań. Pierwsze pytanie. Kandydaci opierają większość swoich działań na dotacjach europejskich. Sytuacja w Europie jest bardzo zmienna i politycznie, i finansowo. Czy jest jakiś plan, gdyby finansowanie dotacji uległo zmianie, albo po prostu ich zabrakło? Czy kandydaci mają plan pracy bez dotacji europejskich? O odpowiedź poprosimy pana Macurę. Szanowni Państwo, środki europejskie oczywiście stanowią pewną część całego budżetu, mniejszą część całego budżetu. I rzeczywiście my kładziemy priorytet na te inwestycje, które mogą być dofinansowane ze środków europejskich. Stąd między innymi finansować będziemy likwidację niskiej emisji, bo to jest finansowane ze środków europejskich. Stąd między innymi finansowaliśmy z takich środków budowę dworca Cieszyn. Stąd liczymy między innymi też na finansowanie wymiany transportu właśnie ze środków europejskich, ale no i mógłbym właściwie wymieniać tutaj jeszcze wiele innych przedsięwzięć, które finansowane są z udziałem środków europejskich. Staramy się zawsze, aby ta dotacja, dofinansowanie było jak największe, czyli blisko 85%, bo najczęściej z takimi dofinansowaniami mamy do czynienia. Natomiast drugą pulę stanowią środki, które pozyskujemy z innych źródeł. Na przykład decydując się na budowę stadionu, sięgamy po środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na przykład realizując pewne zadania z zakresu walki o czyste powietrze, czyli likwidacja znowu niskiej emisji, sięgamy również ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym sfinansowaliśmy ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I to jest ta druga pula finansowana. I teraz wyznaczamy sobie również pewne cele, które są dla nas celami strategicznymi. I tutaj niezależnie już od tego, czy będziemy te środki mieli, czy nie, będziemy po prostu finansować to z naszego budżetu. Szczęśliwie jesteśmy w tej sytuacji, no tutaj być może część z Państwa nie musi się orientować, ale gminy na szczęście w porównaniu na przykład z powiatami dysponują jeszcze większym poziomem własnych dochodów, no między innymi z majątku, który posiadamy i stąd też zakładamy pewną dyscyplinę finansową. Czasami jesteśmy pytani o to, dlaczego ten poziom opodatkowania jest taki, a nie inny. No właśnie dlatego, żeby móc realizować ważne cele, strategiczne cele finansowe. Na przykład takim ważnym celem niefinansowanym ze środków zewnętrznych jak dotąd, chociaż będziemy się starać pozyskiwać środki zewnętrzne, jest budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 7 i teraz przejdę do sytuacji, gdzie znowu ubiegamy się o środki zewnętrzne na, myślę, że piękny i ważny dla Cieszyna projekt szlaku cieszyńskiego tramwaju. I tutaj staramy się o pozyskanie środków, cały budżet tego przedsięwzięcia to jest 19 milionów złotych, z czego te środki niekwalifikowalne to jest 5 milionów złotych. A te 5 milionów to jest między innymi przebudowa ulicy Zamkowej, no bo jak ten szlak zrobić, nie ruszając ulicy Zamkowej. Na to nie możemy pozyskać środków, wobec tego będziemy decydować się finansować to z własnych źródeł. Powiedziałem również już w licznych wywiadach, wypowiedziach, że gdyby okazało się, że niestety wiosną 2019 roku ten projekt, który jest przygotowywany, koncepcja i wniosek już złożony, że ten projekt nie uzyska dofinansowania zewnętrznego, to my i tak ulicę Głęboką będziemy modernizować. Tutaj chciałem się też ukłonić w stronę energetyki cieszyńskiej, która znaczącą część tej inwestycji związanej z uciepłownieniem ulicy Głębokiej weźmie na swoje barki. Bardzo często toczyliśmy takie rozmowy pomiędzy firmą Tauron czy innymi podmiotami, które początkowo nie były zainteresowane kupnem udziałów w naszej energetyce cieszyńskiej. Na szczęście, to jest dobra informacja dla nas wszystkich, sytuacja spółki stała się na tyle dobra, że dzisiaj oni nie chcą się wyzbywać tych udziałów, wręcz odwrotnie, chcieliby te udziały kupić, ale to były pewne decyzje i samego zarządu, i rady nadzorczej powodujące, że staramy się oszczędzać tam, gdzie jest możliwe, po to, żeby nas było samodzielnie stać na różne przedsięwzięcia.
Szanowni Państwo, jeśli chodzi o to, skąd chcemy wziąć pieniądze na kolejne inwestycje, to myślę, że oczywiście środki unijne są dużą częścią tych naszych planów. Natomiast powinniśmy również zwrócić się zarówno do projektów, które są finansowane przez polski rząd, tak jak na przykład projekt dotyczący elektrycznych autobusów, i myślę, że to jest całkowicie realne, to jest jeden z koników naszego premiera Morawieckiego, więc myślę, że spokojnie moglibyśmy taki projekt przygotować. Nie będę powtarzać oczywiście tego, co pan burmistrz tutaj powiedział na temat tych projektów, które mamy w tej chwili już w pakiecie. Natomiast myślę, że powinniśmy się również skupić nad tym, żebyśmy pozyskali jak najwięcej pieniędzy, środków z tego, z przygotowania naszych inwestycyjnych terenów. Tego nie było zrobione w tej kadencji. Te tereny inwestycyjne nie zostały udrożnione w takim stopniu, jakbyśmy sobie tego życzyli. Myślę, że nadal w mieście znajdują się takie miejsca, nad którymi powinniśmy się zastanowić. Tutaj mamy jednego z radnych, który wnioskował o to, żebyśmy na przykład nasz zakład MZD przenieśli na ulicę Słowiczą, co uwolniłoby teren, który jest atrakcyjnym terenem w centrum miasta, znaczy poza centrum zupełnie, ale jednak dość blisko centrum. Dwa są tereny na Małej Łące, które nadal czekają na to, żeby je zagospodarować. Są tam tereny należące również do naszych spółek miejskich, które niekoniecznie musiałyby w tym miejscu się znajdować. Myślę, że można lepiej wykorzystać te tereny. Oferując to inwestorom, możemy w ten sposób rozwinąć również część przemysłową w naszym mieście, co powoduje, że przemysł płaci nam podatki. Zatrudniając ludzi, mamy podatki z naszych PIT-ów. Dzisiaj właśnie rozmawiałam z jednym z naszych przedsiębiorców, który mocno uskarża się na to, że jednak nasze procedury w mieście są tak długie, że te inwestycje, które zewnętrzne podmioty, jak przedsiębiorcy chcieliby w Cieszynie otworzyć, niestety są mocno opóźnione. I to jest około roku, półtorej roku. Myślę, że takie przykłady to jest na przykład nasz McDonald's, na który dość długo czekaliśmy, a te tereny, które są wokół McDonalda, w tej chwili są przygotowywane do dużej inwestycji i też na uzyskanie tych dokumentów przedsiębiorca czekał bardzo długo. Myślę, że skrócenie tych procedur, oczywiście zgodnie z prawem, natomiast skrócenie ich do minimum i to, co proponujemy w naszym programie, czyli asystent przedsiębiorcy, taki człowiek, który będzie jak za rękę prowadził naszego przedsiębiorcę przez te wszystkie meandry prawne i przez nasze urzędy. Myślę, że ułatwiłoby to znacznie zakładanie nowych firm. Myślę, że tutaj działamy oczywiście dwutorowo, tak jak zostało to wspomniane. Bierzemy zawsze pod uwagę, żeby prawie 60% naszych inwestycji była finansowana ze środków zewnętrznych i myślę, że to nadal powinno zostać utrzymane, ponieważ miasto Cieszyn, mimo że ma dobry budżet, to jednak nie na wszystko nas stać i oczywiście te inwestycje, które uważamy za priorytetowe, powinny być robione w pierwszej kolejności. Pozwolą Państwo, że ja doprecyzuję pytanie, bo nie uzyskaliśmy odpowiedzi na dość istotną rzecz. Jeżeli tych środków zewnętrznych nie będzie, to jaki Państwo mają plan na przykład na to, żeby wyremontować Głęboką? Skąd pozyskają środki na to, żeby wyremontować Zamkową i wszystkie inne inwestycje, czy to stadion, czy to powiedzmy parking, na który tych środków zewnętrznych miałoby nie być? Czy nas stać na takie inwestycje, jeśli tych środków zewnętrznych nie będzie? Proszę pana Macurę. Szanowni Państwo, oczywiście będziemy robić na tyle, na ile nas stać. Plan inwestycji, który miałem okazję przedstawić Radzie Miejskiej już kilka lat temu, zakłada pewne priorytety i my musimy przede wszystkim brać pod uwagę to, co nam potrzeba w mieście.
I oczywiście po tym kolejnym kryterium jest to, jakie są ewentualnie środki zewnętrzne. I połączyliśmy jedno z drugim. Ta lista inwestycji to jest około 58 pozycji. I my teraz patrzymy na tych 58 pozycji w ten sposób: aha, mamy najważniejszą rzecz w Cieszynie do zrobienia. Czy możemy pozyskać środki zewnętrzne? W tym roku nie, bo nie ma, powiedzmy, takich funduszy, ale na horyzoncie są. Dobra, przestawiamy tą inwestycję, wskakujemy w dwójkę, robimy w dwójkę, jedynka czeka jeszcze. Więc to jest taki bardzo realistyczny plan, czyli wiemy, czego chcemy w Cieszynie, a na to nakładamy kwestie związane z tym, czy możemy pozyskiwać środki, czy nie. Na razie szczęśliwie możemy i mamy taką perspektywę. Jeszcze jedna informacja, którą chciałbym, żebyście Państwo wiedzieli. Właśnie Komisja Europejska nam pomogła w zakresie kolei. Kiedy miałem okazję obejmować urząd w 2015 roku, na jednej z konferencji okazało się, że Komisja Europejska wytknęła województwu śląskiemu to, że za mało pieniędzy przeznacza na infrastrukturę kolejową w stosunku do inwestycji drogowych. Od razu uchwyciliśmy się tego argumentu, mówiąc: no słuchajcie, Katowice, trzeba w kolej. Udało się w 2015 roku, przekonaliśmy różnymi siłami politycznymi, różnymi środowiskami, przekonaliśmy Katowice, że się da. A więc najważniejszy jest priorytet, a do tego dobieramy środki, no i będziemy robić na tyle, na ile nas stać. Chętnie jeszcze bym się odniósł do kilku kwestii związanych z terenami inwestycyjnymi, bo to po prostu jest zrobione. My zwracamy uwagę zwłaszcza na tereny przy ulicy Katowickiej. Tam jesteśmy już na finiszu jednej z umów, żeby teren powyżej cmentarza stanowił jedną całość i stanowił taki teren inwestycyjny. Przeznaczyliśmy tereny przy ulicy Wiślańskiej w planie zagospodarowania przestrzennego z terenów rolnych na właśnie tereny inwestycyjne. Także te sprawy się dzieją, ale musimy działać jakby krok po kroku. Nie wszystko naraz możemy zrobić, systematycznie to robimy. Tak jak zostało to przed chwileczką powiedziane, tereny są szykowane. Na razie jeszcze mamy też strefę międzygminną, z której to strefy chyba w tej chwili mamy pierwszego przedsiębiorcę, który się buduje przy S52. To jest przedsiębiorca niestety, który ulokował swoje inwestycje w Dębowcu, także myślę, że tutaj będziemy mieli również pożytek z tej strefy, mam nadzieję w przyszłości być może większy. Natomiast oczywiście tereny inwestycyjne są szykowane. Wiele miesięcy trwała ta dyskusja na temat budowy drogi do tych terenów, bo też takich rzeczy brakowało, natomiast tak jak mówię, musimy się skupić na tym, co mamy w mieście. Myślę, że tereny inwestycyjne w mieście mamy, możemy zaproponować przedsiębiorcom, a z tego są pieniądze. No, nie ma innego wyjścia, pieniądze są tylko z podatków, czy to od nieruchomości, czy to od mieszkających u nas mieszkańców, którzy nawet jeśli pracują gdzieś poza Cieszynem, to jednak podatki płacą w Cieszynie. Więc powinniśmy się skupić również na tym, żeby nasze miasto się nie wyludniało, żeby je na to przygotować, żeby coraz więcej ludzi chciało tu u nas mieszkać. Chciało tutaj, a będzie chciało tutaj zamieszkać, jeśli nasze miasto będzie ładniejsze, kiedy nasze miasto będzie atrakcyjniejsze, kiedy to, co już mamy, możemy podkreślić, czyli nasze dobre szkoły, miejsca w przedszkolach, co nie zawsze jest we wszystkich gminach możliwe, miejsca w żłobkach. Myślę, że to przyciąga ludzi do mieszkania w Cieszynie, a pracować mogą choćby w Bielsku, podatki płacić w Cieszynie.